czy lekcje religii nadal powinny odbywać się w szkołach i kto powinien uczyć dzieci o Bogu? Jaki sens ma organizowanie matury z religii? O tym za chwilę w telewizji Idź Pod Prąd porozmawiamy z przedstawicielem Konferencji Episkopatu Polski, księdzem profesorem Piotrem Tomasikiem. Kornelia Chojecka, zapraszam. Naszym gościem jest ksiądz profesor Piotr Tomasik, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. Jestem świadoma, że nie wymieniłam wszystkich tytułów księdza profesora. Ze mną w studiu również pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam cię również. Witam serdecznie ciebie, państwa i naszego szanownego gościa. Dzisiaj będziemy rozmawiać o lekcjach religii, o tym, czy nadal powinny odbywać się w szkołach, jaki mają wpływ na młodzież oraz o tym, jaką ofertę ma Kościół katolicki dla młodych. Księże profesorze, religię do szkół wprowadzono w 1990 roku. W ostatnich miesiącach widzieliśmy strajki, szczególnie młodych ludziach pod kościołami. Czy to nie jest sygnałem, że młode pokolenie odwraca się powoli od Kościoła katolickiego? Widzimy na przykład sondaż listopadowy dla Rzeczpospolitej, który pokazuje, że tylko 9% młodych ludzi ma pozytywne nastawienie do Kościoła. Czy może ksiądz profesor widzi związek między tym, że wprowadzono religię do szkół ponad 30 lat temu, a tym, że dzisiaj młodzi ludzie powoli zaczynają uciekać od Kościoła katolickiego? Znaczy, jeśli chodzi o religię w szkołach, to zaczęto ją wprowadzać już w XVIII wieku. W Polsce niepodległej była obecna już od ponad 100 lat przerwa na nauczanie religii. To był czas okupacji hitlerowskiej, no ale w tajnych kompletach również była religia jako przedmiot szkolny, a także w latach od 1961 do 1990, więc w okresie komunizmu. Przy czym od roku 1981 była religia odbywana w placówkach podległych Ministerstwu Sprawiedliwości, Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej. Więc nie do końca jest tak, że wtedy wówczas dopiero wprowadzono lekcje religii w szkołach. No jeśli chodzi o te protesty, no to one miały zupełnie inną tematykę, aniżeli kwestie nauczania religii w szkole. To była kwestia reakcji części opinii publicznej na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Więc raczej bym powiedział, że były to protesty, które kwestionowały pewien zapis konstytucji bardziej, aniżeli nauczanie religii w szkole. Znaczy ja nie widzę wielkiej korelacji między jednym a drugim. Natomiast jeżeli chodzi o odwracanie się, nieodwracanie, no warto mi się wydaje popatrzeć na lekcje religii trochę szerzej. W Polsce obecnie obowiązują przepisy, które są najbardziej wolnościowe, jeżeli chodzi o nauczanie religii w szkole, to znaczy każdy związek wyznaniowy, prawnie zarejestrowany w Rzeczpospolitej Polskiej, ma prawo do organizowania w systemie oświaty publicznej lekcji religii. No, część związków wyznaniowych z tego korzysta, część nie korzysta. Między innymi Kościół oczywiście katolicki też korzysta z tego zapisu i z tej możliwości. Nie bardzo widzę wielki związek między tymi zapisami, między tymi protestami, a zapisem, który jest zarówno w prawie, jak i praktyką nauczania religii w szkole. To może ja podzielę się takim osobistym doświadczeniem. Ja jestem z tego pokolenia, które jeszcze chodziło na religię do salek katechetycznych. Najpierw w Kraśniku, potem w liceum w Lublinie z tam pewną przerwą. Ale miałem takie doświadczenie i mimo, że raczej mój stosunek wtedy do Boga był taki sceptyczno-ateistyczny,
to na te lekcje chodziłem z pewnym zaciekawieniem, z jakiś element tajemnicy, jakiegoś, może można powiedzieć, czegoś niezwykłego towarzyszył mi zarówno w czasie podstawówki pierwszych tych klas, jak i liceum. I druga taka obserwacja, że ksiądz wtedy cieszył się niekwestionowanym autorytetem, jeśli oczywiście tam mówił w miarę mądrze i podchodził do uczniów we właściwy sposób, to naprawdę autorytet księdza w czasie tych lekcji był bardzo, bardzo wysoki. Potem już mając dzieci, takie właśnie powiedzmy około 10, tam 12-letnie, miałem okazję być w gimnazjum na korytarzu szkolnym i akurat tak się zdarzyło, że byłem nieopodal sali, gdzie ksiądz prowadził religię. I doszło tam do jakiejś scysji, gdzie przybiegła pani dyrektor i był ksiądz, uczeń i pani dyrektor, no i ja, bo to było w czasie lekcji, nie było uczniów. I widziałem rozmowę. To ten uczeń tak mówił do księdza, jak do równego sobie albo gorzej. To była taka pyskówka między księdzem a tym uczniem. Czyli zobaczyłem, że przeniesienie, taki owoc z pozycji obserwatora, że przeniesienie jednak religii do szkół i zrównanie z innymi przedmiotami, zrównanie księdza czy siostry z innymi nauczycielami bardzo obniżyło prestiż czy taki szacunek do księży czy prowadzących te lekcje religii, czy taki sygnał w ogóle dotarł do osób zajmujących się w episkopacie sprawą religii w szkołach? Znaczy tak, dziękuję za to pytanie, natomiast wydaje mi się, że to są tutaj kilka uściśleń potrzeba zrobić. Po pierwsze to, że pewne doświadczenia są doświadczeniami jednostkowymi. Ja na przykład uczyłem się religii przez 12 lat. Chodziłem do swojej parafii w Warszawie. Katecheci, którzy mnie uczyli, to najlepszymi byli świeccy katecheci. Potem byli księża, potem jeszcze taka specyficzna siostra zakonna. No ale to są jednostkowe sprawy, prawda? Więc to jest jakby jedna kwestia. Druga sprawa, tempora mutantur, prawda? Zmieniły się czasy. Proszę zobaczyć, jakie było w naszym pokoleniu, bo myślę, że my mniej więcej zbliżeni jesteśmy pokoleniowo z panem pastorem. Bo ja jestem 61 roku urodzenia, 80 rocznik matury. No to pewno blisko, prawda? No pewno, nie wiem, czy młodszy jestem, czy trochę starszy, ale mniej więcej to jest pokolenie. I proszę zobaczyć, jak ewoluował stosunek do nauczycieli w ogóle. No, w moich czasach, ja pochodziłem z rodziny nauczycielskiej, więc to jakiekolwiek problemy w szkole, chwała Bogu, nikt z mojej rodziny nie uczył mnie w szkole. To jest istotne, bo takie dzieci mają niestety zawsze pod górkę. I widziałem zawsze dzieci biedne nauczycielskie, kiedy matka od razu się dowiaduje, prawda, o tym, że dziecko coś narozrabiało. Więc tutaj ten stosunek do nauczyciela był dużo, dużo taki grzeczniejszy. Teraz różnie bywa, prawda? Bardzo różnie i z tym jest coraz gorzej. Natomiast mi się wydaje, że w nauczaniu religii to nie tyle chodzi o prestiż osoby, czy księdza, czy siostry zakonnej, tylko o przekaz pewnej wiedzy religijnej, propozycje pewnych postaw. Tak bym to ujął. Natomiast w pełni nie jest to przekaz katechetyczny, jakbyśmy powiedzieli, czyli zawierający zarówno tę kwestię rozumową, poznawczą, jak i kwestię wtajemniczenia, przyprowadzenia do tajemnicy Boga. To domaga się w oczywisty sposób uzupełnienia parafii czy w jakiejś wspólnocie religijnej. No więc to będę obstawał przy nazwie, która jest obecna w dokumentach katechetycznych Kościoła katolickiego, to znaczy nazwie, że będziemy chcieli rozdzielić katechezę parafialną od lekcji religii w szkole. Znaczy to powinno być rozdzielane, bo to, co jest w szkole, to nie jest
w pełni katecheza, zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast w oczywisty sposób są jeszcze inne kwestie dotyczące konkretnych osób. To znaczy, no, są księża czy siostry, którzy lepiej sobie radzą, no i są osoby, które sobie gorzej radzą. To było i w salkach katechetycznych, to było, to jest również w szkole. W szkole czasem bywa to bardziej widoczne, ale jednocześnie łatwiejsze do jakiegoś opanowania, dlatego że no jednak fakt wizytowania, fakt nadzoru pedagogicznego, myślę, że działa pozytywnie na te wszystkie osoby uczące religii, to zarówno z Kościoła rzymskokatolickiego, jak i innych związków wyznaniowych. Tak, tak mi się wydaje. I to jest potwierdzone nie tylko teorią, również praktyką. Ja 12 lat uczyłem w szkole średniej religii. No i zdaję sobie sprawę z pewnych trudności, natomiast jednocześnie uważam, że jest to jakiś element, prawda, przekazu wiary, kontaktu ze strony kogoś, kto jest upoważniony przez dany związek wyznaniowy z wiernymi, którzy do tego związku należą i uczestniczą do szkoły publicznej. Księże profesorze, chciałam jeszcze wrócić do kwestii fundamentalnej. W rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną powiedział ksiądz profesor, że jednym z celów katechezy jest ewangelizacja. I moje pytanie brzmi, czy szkoła jest właściwym miejscem do ewangelizacji? To znaczy, pani redaktor, to zależy, jak rozumiemy ewangelizację. Jeżeli jest to pierwsze głoszenie Chrystusa, bo to jest taka podstawowa nazwa, podstawowe rozumienie ewangelizacji, no to oczywiście, jeżeli ktoś nie ma pojęcia w ogóle o Panu Bogu i mu się głosi Ewangelię, to jest w szkole oczywiście możliwe, ale raczej nie przewidywałbym, że w ramach lekcji religii otworzy się taka możliwość, ponieważ zwykle rodzice, którzy deklarują się jako całkowicie ateiści i prawda, twierdzą, że nie należą do żadnego kościoła, nie są chrześcijanami, no to oni raczej dziecka nie poślą na religię. Nauczanie religii z punktu widzenia systemu szkolnego jest nauczaniem fakultatywnym. Natomiast tu można wskazać na pojęcie, które wprowadził swego czasu papież Jan Paweł II, to znaczy nową ewangelizację. Tu chodzi o jakiś sposób ożywienie wiary ludzi, a to ożywienie odbywa się w ramach przekazu również wiary, przekazu tego, w co Kościół wierzy, czym żyje, na czym polega kanon zachowań zarówno religijnych, jak i moralnych człowieka wierzącego. Więc tutaj bym widział lekcję religii jako część ewangelizacji, jako pewne działanie, które służy nowej ewangelizacji, natomiast w oczywisty sposób nie wyczerpuje tej nowej ewangelizacji. Do tego potrzebna jest jasna wspólnota kościelna. No, teoretycznie to rzeczywiście wygląda bardzo ładnie, to jak ksiądz opisuje tę rzeczywistość takiego szerzenia wiedzy o Bogu i podnoszenia wzwyż no, tych młodych ludzi. Ale ja znowu chciałem się podzielić swoim doświadczeniem, bo tu specyfika polska jest też istotna, że gdyby rzeczywiście tak jak w czasach Złotego Wieku tu była jakaś różnorodność wyznań i żadna religia nie byłaby tak no, mocno dominująca, to być może ten model, który ksiądz profesor rysuje, sprawdzałby się nawet i w publicznej szkole. Ale rzeczywistość jest taka, że no, ponad 90% czy gdzieś taki rząd wielkości, to do tej pory, bo teraz jesteśmy w trakcie gwałtownych zmian, ale ja jeszcze opisuję, no, powiedzmy 10 lat temu, 5 lat temu, 15 lat temu sytuację, no to 90% rodziców to katolicy i osoby z innych wyznań, dzieci z innych wyznań są rzadkością.
W tym momencie, szczególnie w pierwszych tych latach szkoły podstawowej, dzieci nie za bardzo jeszcze nastawione są na tolerancję, na mówienie z miłością odmiennych rzeczy, czy do ludzi o odmiennych poglądach, tylko raczej tych innych prześladują. Jako rodzic miałem z tym wielokrotnie do czynienia, to moja córka Kornelia też może tak, mogę, potwierdzić. Mogę tylko dodać słowo, że to nie są tylko ataki ze strony dzieci, ale również no, sama byłam, można powiedzieć, zmuszana przez siostrę zakonną, żeby wreszcie zacząć przychodzić na lekcje religii. Niestety też takie sytuacje wydarzają się na przykład na wycieczkach szkolnych, kiedy no, wszystkie dzieci, niezależnie kto chodzi na religię, kto nie chodzi, są zmuszane na przykład do klękania czy całowania krzyża. Jeszcze tylko dokończę to właśnie pytanie, no tu widzi ksiądz profesor, że to nie są jakieś wymyślone historie. Czy takie właśnie wprowadzanie lekcji religii we wczesnych, bo ja rozumiem w liceum, to tu już myślę, że ta dojrzałość jest większa, ale szczególnie w tych młodszych klasach podstawówki, kiedy dzieci bardzo, no niekiedy okrutnie obchodzą się z wszelkimi przejawami inności, to różne mogą być. Czy to nie jest, no, że tak powiem, wydawanie z jednej strony tych przedstawicieli, czy ateistów, czy religii mniejszościowych, kościołów mniejszościowych na no, ogromne takie doświadczenia bolesne w szkołach, a też dzieciom katolickim, czy to nie wykrzywia jednak stosunku do innych ludzi w ten sposób? No, więc ja jednak mam diametralnie inne spojrzenie z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że jeżeli dzieci i tak się dowiedzą, prawda, że ktoś należy do innego kościoła czy związku wyznaniowego, to będą w taki sposób zupełnie nieopanowany reagować na tę inność. Tu do nauczyciela religii należy nauczenie właśnie tolerancji i szacunku dla człowieka, który ma inne wyznanie. Uważam, że tutaj my jako Polacy nie mamy się generalnie czego wstydzić. Proszę pamiętać, że pierwsza Rzeczpospolita to były kraje, które były naprawdę wielowyznaniowe i tu nie tylko chodzi o chrześcijan, przecież ogromna liczba Żydów, ale również polscy muzułmanie, Tatarzy, którzy czuli się Polakami, a nie byli chrześcijanami. Więc tutaj przykład no, siostry, która tak byle jak się zachowuje, to znowu moim zdaniem jest jednostkowa sytuacja. Taka siostra powinna być pouczona i upomniana, że niewłaściwie się zachowywała. Ja natomiast oczywiście ja uczyłem w szkole średniej, natomiast no, pamiętam wyjazdy z młodzieżą na wycieczki w góry, gdzie no, czasem z takimi klasami, którymi nikt nie chciał jechać, no to ksiądz pojedzie, bo tam jakoś prawda opanuje, chociażby to, żeby chłopcy nie pili. To jest, pamiętam, że kiedyś zastanawiałem się, czy w klasie, w której uczyłem młodzież, było dwóch świadków Jehowy, czy oni pojadą. No, uważałem, że nie, że rodzice machną ręką, tylko czy nie mogła jechać, więc ja jechałem. No pojechali, no przepraszam, ani ja im nie prowadziłem akcji przekonywania, ani oni mnie. Nie kazałem im, prawda, uczestniczyć we mszy świętej. Co więcej, akurat moi katolicy uczniowie też, kto chciał, to mógł przyjść na mszę świętą. No, ja codziennie sprawiałem, natomiast kto nie chciał, no to innym w tym czasie się zajmował. Ja uważam, że tolerancji nie nauczymy inaczej, jak tylko przez fakt, że są ludzie, którzy no, należą do różnych kościołów. Proszę zobaczyć, że można by było powiedzieć, że w wypadku innych wyznań, no to sprawa się ukryje. Ale jeżeli mamy na przykład kwestię koloru skóry, żółta, czarna, prawda, to gołym okiem widać, prawda, że ktoś czy pochodzi, czy jego przodkowie pochodzili z innego kręgu kulturowego. No, z samego początku dzieci są uczone tego, żeby zachowywać się przyzwoicie i nie wytykać palcami, że prawda, ktoś ma czarny czy żółty kolor skóry. Więc tak samo i tutaj, jeżeli chodzi o kwestie religijne, nie widzę
powodu, dla którego powinno się zakazać religii w szkole, zakazać się dzieciom rodziców czy katolickich, czy prawosławnych, czy protestanckich, czy z kolei innych wspólnot ewangelickich, organizowania lekcji religii dla ich dzieci, to dlatego, że mogą pojawić się jakieś akty nietolerancji. No właśnie, jeżeli się pojawią, to trzeba, że tak powiem, pożar gasić w zarodku, od razu, to od samego początku. Mi się wydaje, że skuteczność wychowawcza tutaj będzie dużo, dużo większa. No, na pewno, jeśli by ludzie tego formatu, co ksiądz profesor, prowadzili te lekcje religii i kierowali, można powiedzieć, taką atmosferą, czy wpływali na atmosferę w szkole, no to byłbym dużo spokojniejszy. Ale mam trójkę dzieci, które przeszły przez szkołę państwową, wszystkie, z sukcesami i tak dalej. Każde z nich miało tego typu problemy. Czy to od katechetów, czy ze strony innych dzieci, czy ze strony rodziców właśnie na tego typu wycieczkach. Tam nie było szacunku czy tolerancji do odmienności, tylko nacisk, a wręcz niekiedy szykany, kocia wiara, kici-kici, o takie rzeczy. Także to jest norma, a nie te piękne słowa, które ksiądz profesor nam mówi. No, jak ja bym się spotkał z takim zachowaniem któregoś z moich uczniów, bo ja na przykład wracając do tej wycieczki, gdzie było tych dwóch chłopców będących świadkami Jehowy, no ja niczego takiego nie zauważyłem. Może przy mnie się starali zachowywać grzecznie, ponieważ to była klasa technikum, z tymi chłopcy, w związku z tym jak któryś tam coś, powiedzmy, bardziej po żołniersku się wypowiedział, to usłyszał, że ksiądz słyszy, to przepraszał. No, nie trzeba przepraszać, tylko Pana Boga, że się przeklina. Natomiast myślę, że takich akcji wobec tych uczniów innych nie robili. Natomiast w wypadku dzieci to da się dopilnować. Natomiast jeżeli katecheta generuje tego rodzaju problem, no to przepraszam, ale od tego są na przykład wydziały katechetyczne. Trzeba poskarżyć się na taką osobę. No, nie wolno takich rzeczy robić. To również od strony nie tylko nadzoru, publicznego nadzoru pedagogicznego, ale również od strony, prawda, tego nadzoru kurialnego musi być, trzeba reagować. I jak znam dyrektorów wydziałów katechetycznych, a jakoś pracując w komisji i kierując biurem programowania katechezy, koordynuję również ich pracę, to nie wyobrażam sobie, żeby któryś z nich nie zareagował na tego rodzaju pożałowania godne. Księże profesorze, wróćmy jeszcze do aktualnej sytuacji. Coraz częściej pojawia się w mediach taki postulat, żeby wyprowadzić religię ze szkół. Mamy takie informacje, że szczególnie w dużych miastach coraz więcej uczniów po prostu rezygnuje z lekcji religii. Sondaż dla portalu OKO.press pokazuje, że zdecydowana większość badanych, 68%, chce, by lekcje religii odbywały się w salach katechetycznych, a nie w szkołach. Księże profesorze, czy to nie jest sygnał, że należałoby coś zmienić w organizacji lekcji religii i jednak wyprowadzić ją powoli ze szkół? No to znaczy, ja bym uważał, że lepszą jest rzeczą ulepszyć, a nie to cały czas jest wyzwanie i to nie tylko dla Kościoła rzymskokatolickiego, ale i dla każdego wyznania, związku religijnego, które organizuje lekcje religii w systemie szkolnym. Natomiast to wyprowadzenie, no to byłoby działanie, bym powiedział, natury dyskryminacyjnej, dlatego że no, powrót do realnego, prawda, ideologii komunistycznej w szkole nie ma chyba większego sensu, czy postkomunistycznej. Uważam, że w tym wypadku tego rodzaju hasła, no, jest pewna grupa polityków, tak bym to ujął, która oszukuje swoich wyborców. Dlatego, że zapis o możliwości nauczania religii to nie jest tylko kwestia konkordatu i analogicznych ustaw o stosunku Rzeczpospolitej Polskiej do poszczególnych związków wyznaniowych, bo to tak jest, jeżeli chodzi o inne związki wyznaniowe, aniżeli Kościół rzymskokatolicki regulowane. Ale to jest również zapis ustawy oświatowej, ale to jest także zapis konstytucji, więc
nie widzę powodu, dla którego należałoby rezygnować. Pytanie też, szkoła publiczna musi być szkołą, która wychowuje według światopoglądu rodziców prawnych opiekunów od 18 roku życia, no samej młodzieży, prawda? Więc tutaj wyłączenie sfery religijnej, jakby była ona sferą jakoś szczególnie wstydliwą, no jest działaniem na rzecz ateizmu. Dzieci pochodzące z rodzin ateistycznych nie są zmuszane do uczestnictwa w religii. Im się proponuje wzorem krajów niemieckojęzycznych etykę jako swego rodzaju zastępnik. Natomiast no, to nie są w ogóle argumenty, które nakazują, żeby się wycofać. Oczywiście jak jest mniej osób chodzących na lekcje religii, trzeba się zastanawiać, w jaki sposób na to odpowiada, czy Kościół katolicki, czy inne związki wyznaniowe. Natomiast no, wystarczy, że chociaż garstka chodzi na lekcje religii, to nie można tutaj im tego uniemożliwiać. Jeżeli przepisy polskie nakazują zorganizowanie klasy, znaczy grupy międzyszkolnej, nawet jak jedna osoba w ramach danej jednostki samorządu terytorialnego chce chodzić na lekcje etyki, tak samo to powinno działać i działa w odniesieniu do nauczania religii, każdej religii, o ile oczywiście związek wyznaniowy tego chce. Księże profesorze, mówi ksiądz, że jeśli byśmy wyprowadzili lekcje religii ze szkół, to by doprowadziło do ateizacji młodego pokolenia, jednak badania zarówno polskie, jak i amerykańskie pokazują, że Polska staje się powoli globalnym liderem, jeśli chodzi o spadek religijności, jeśli porównamy starsze i młodsze pokolenie, to dlaczego tak się dzieje? No, czy liderem, to tutaj są pewne wątpliwości. Proszę pamiętać, że tego rodzaju badania socjologiczne powinny być prowadzone z większym oddechem czasowym, a nie 1-2 lata. Proszę pamiętać, że na tego rodzaju postawy wobec religii, wobec pewnych sytuacji społecznych, chociażby pytań ochrona życia, ale w tym w to wchodzi również na przykład kara śmierci, na to wpływają pewne emocje społeczne wywołane konkretnymi sytuacjami, konkretnymi wydarzeniami w sferze społecznej. Więc ja bym widział tutaj dwa poziomy. Pierwszy to jest ta ateizacja, czy może sekularyzacja, lepiej tak określić, życia, która następuje no, tak dosyć równomiernie, powoli ona dosyć następowała, nieco przyspieszyła w trakcie pandemii z rozmaitych powodów. Natomiast drugi poziom to jest poziom emocji społecznych, które raz się wychylają w jedną stronę, raz się wychylają w drugą stronę. I tutaj oczywiście stoi zadanie przed kościołami, związkami wyznaniowymi, w jaki sposób przekazać radość swojej wiary, prawdę wiary, jako coś, co będzie dla młodszego pokolenia no, interesujące. W wypadku natomiast samych lekcji religii, no to rozumiemy, że zwłaszcza jeżeli chodzi o chrześcijan, to mamy do czynienia z pewnym kanonem, który tworzy fundament kultury też. Oczywiście możemy tylko i wyłącznie korzystać z kultury z drugiej połowy XX wieku, natomiast no, była to taka atrofia kulturowa, więc myślę, że nikt tego nie chce. Oczywiście wychowalibyśmy jakieś pokolenie robotów, którzy by wykonywali pewne nieskomplikowane czynności, natomiast rzeczywiście, czy ci ludzie byliby wprowadzeni w kulturę czy polską, czy europejską, to mam wątpliwości. Więc jest bardzo wiele powodów, dla których lekcja religii warto, żeby pozostawała w szkole. Jest rzeczą jak najbardziej, przynajmniej dla mnie zupełnie niewątpliwą, że ta lekcja religii powinna mieć takie wielorakie oblicze, jak ma w Polsce. To jest 20 kilka przedmiotów tak naprawdę, bo tyle związków wyznaniowych zdecydowało się na organizację lekcji religii w szkole. No i
Rzeczywiście troską również moją jest to, żeby przekaz wiary, ale również przekaz wiedzy o religii był przekazem kompetentnym, interesującym i motywującym wychowawczo młode pokolenie. To jeszcze tylko dodam odnośnie badań. Są analizy CBOS-u, jeśli chodzi o notowania Kościoła katolickiego. One są co roku od kilkudziesięciu lat przygotowywane i według grudniowych analiz prawie połowa Polaków, 47%, negatywnie wypowiada się o działalności Kościoła, czyli widzimy porównanie na przestrzeni lat, jeśli chodzi o stosunek do Kościoła katolickiego. Chciałam jeszcze przejść do tematu matury z religii. On od kilkunastu lat, można powiedzieć, powraca i ostatnio ksiądz profesor między innymi spotkał się z ministrem Przemysławem Czarnkiem w tej sprawie. Chciałam zapytać, co by miała sprawdzać matura z religii, czy wiedzę, czy może więź z Bogiem, a być może poziom moralności uczniów? Ja jestem, jak moralność można sprawdzić, to jest inna sprawa. Natomiast tak, to spotkanie z ministrem Czarnkiem i osobami odpowiedzialnymi za nauczenie religii w publicznym systemie oświaty dotyczyło bardzo wielu kwestii. Czego dotyczyło? No, odsyłam do komunikatu, nie jestem prawda, upoważniony do tego, żeby informować, czy mówiliśmy o nie. Ja odpowiem na jakby dwie kwestie. Po pierwsze na to, że co słusznie pani redaktor zauważyła, ten postulat był formułowany od kilkunastu, nawet więcej niż od kilkunastu lat, bo on się pojawił w połowie lat 90. I po drugie, no, fakt, że ja sam jestem bardzo mocno przekonany do tego, że matura z religii powinna, znaczy, że religia była przedmiotem maturalnym do wyboru, dodatkowym przedmiotem maturalnym do wyboru. Taki był postulat Kościoła katolickiego. Kilka argumentów jest następujących. No przede wszystkim to, że jest przedmiot, który trwa 12 lat w szkole. Jest to przedmiot, z którego nie można zdawać matury. Ma to charakter dyskryminacyjny. Zdawanie matury z religii w krajach chociażby języka niemieckiego jest czymś naturalnym. Fakt, że w pewnym momencie prawo o szkolnictwie wyższym, to poprzednie jeszcze przed ustawą ministra Gowina, ale ustawa Gowina też to potwierdziła, zlikwidowano egzaminy wstępne, uważając, że matura będzie odpowiednim egzaminem wstępnym, ponieważ są wydziały teologiczne, nie tylko katolickie, również chrześcijańskie na chacie. W związku z tym tego rodzaju egzamin mógłby być ułatwieniem w rekrutacji. Warto też nadmienić, że w latach 2005-2009 te rozmowy były prowadzone. One były prowadzone nie tylko z Kościołem katolickim, również z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, nie tylko chrześcijańskimi. Ja w tym uczestniczyłem, więc wiem, jak szerokie spektrum przedstawicieli kościołów się pojawiło. Również w latach 2006-2008 we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną Kościół Katolicki przeprowadził pilotaż dotyczący nauczania matury z religii i on bardzo dobrze wypadł. To było prawie 200 osób, które wzięły udział w tym pilotażu w diecezjach szczecińsko-kamieńskiej i płockiej. I gdyby informator, który został i standardy, które zostały już sformułowane, zostały opublikowane w 2008 roku, taki egzamin mógł być już przeprowadzony w 2010 roku. Niestety decyzja polityczna była taka, że nie, że jeszcze się wstrzymujemy i tak dalej. No więc wiadomo, że ta sprawa będzie ciągle, prawda, wracać. Uważam, że ona nie jest niczym nadzwyczajnym. Skoro jest lekcja religii w szkole, o czym przed chwilą rozmawialiśmy,
starałem się jakoś uzasadnić, dlaczego ona jest i powinna być, to powinna być możliwość, żeby uczniowie, którzy chcą, zdawali taki egzamin. Nikt nie powinien oczywiście do tego zmuszać, nikt nie będzie zmuszać. I co więcej, proszę Państwa, ten egzamin maturalny byłby egzaminem, który jak najbardziej byłby egzaminem również związanym z konkretną religią, z konkretnym wyznaniem, które organizuje lekcje religii wraz z systemem szkolnym w szkole publicznej. Czyli podsumowując, byłby to jednak egzamin tylko z wiedzy na temat religii danego. Ale oczywiście, bo tak, to było też to pytanie, przepraszam, bo to na drugą część pytania nie odpowiedziałem. Ale proszę Państwa, bardzo wyraźnie w polskim dyrektorium katechetycznym, co zresztą było zapisane w instrukcji ministra Samsonowicza, który wprowadzał lekcje religii do szkoły w 90 roku, przywracał lekcje religii w szkole, w obu instrukcjach, bo zarówno tej katolickiej, jak i tej dotyczącej innych kościołów i związków wyznaniowych, było powiedziane, że ocenia się nie za praktyki religijne, tylko że ocenia się za wiadomości, za aktywność na lekcji. Taka standardowa ocena szkolna. No, dobrze wiemy, za co można otrzymać ocenę różnych przedmiotów. Natomiast pani redaktor zapytała, czy będzie to ocena za postawę moralną. No nie da się tego ocenić i nie powinno się tego oceniać. Oczywiście, że jeżeli uczeń przyjdzie naćpany czy pijany na lekcję, no to tutaj szkoła działa dyscyplinarnie, prawda, więc no, w pewien sposób ocenia moralnie, ale nie z religii, tylko z całokształtu, prawda? Kiedy uczeń, nie wiem, pobija jakiegoś nauczyciela, albo wybija okna, albo ukradnie samochód, no również tutaj w tej ocenie bierze udział jeszcze na dodatek policja, prawda? Natomiast tu nie chodzi o postawę moralną, która będzie przez egzamin oceniana. Tu nie chodzi też o praktyki religijne. Ocena jest bardzo zawężona, jeżeli chodzi o lekcje religii, a to z tego powodu, że przede wszystkim ta lekcja ma służyć przekazowi wiedzy i ta wiedza będzie sprawdzana na egzaminie maturalnym, więc to jakby ten system jest koherentny, prawda? Skoro przez 12 lat stawialiśmy ocenę za wiedzę, za aktywność, oczywiście mając tyle głowy postawy moralne, religijne, no to jasne, natomiast nie wolno za to było, wręcz jest zakaz zapisany w polskim dyrektorium katechetycznym, żeby oceniać za praktyki religijne. No to rozumiemy też, że w taki sam sposób ocenia się na maturze. Zwłaszcza, że ten egzamin maturalny podległby standardom nowej matury, to znaczy przecież anonimowy egzaminator to sprawdza, prawda? Bo to byłby egzamin testowy, tak jak przedmiot humanistyczny. Powiedział ksiądz profesor, że nikt nikogo nie będzie zmuszał do uczestniczenia w lekcji religii czy zdawania matury z religii, to tylko chciałam zaznaczyć, że taki głos pojawił się ze strony Kościoła katolickiego na początku ubiegłego roku. Metropolita katowicki Wiktor Skworc zaapelował do MEN-u o obowiązkowe lekcje religii lub etyki w szkołach. Także takie głosy już się pojawiają. To ja może pani redaktor wytłumaczę, o co chodzi. Arcybiskupowi Skworcowi nie chodziło o to, żeby zmuszać na lekcję religii, do uczestnictwa w lekcji religii, tylko żeby przedmiot religii łamany przez etyka był obowiązkowy. Co to oznacza? No powiedzmy, mamy te 27 różnych związków wyznaniowych, które organizują lekcje religii w systemie szkolnym. Kto nie zapisał się na religię, ma chodzić na etykę. To raczej jest to zmuszanie do chodzenia na etykę niż na religię. Chodziło raczej o to, żeby przedmiot jakby jako całość, jako pewien segment był prawda, przedmiotem, w którym, no, z którego nie można zrezygnować. Natomiast w oczywisty sposób wybór religii czy wybór konkretnej religii nie byłby kwestią przymusu.
Co więcej, warto pamiętać, że na żądanie nawet jednego ucznia szkoła obecnie ma obowiązek zorganizować lekcje etyki. No więc jeżeli tych uczniów byłoby 15, no to tym bardziej. Więc to o to chodziło. No, z tym pomysłem no, można nad nim się zastanawiać i o nim rozmawiać. Natomiast z całą pewnością nie jest to przymus chodzenia na religię. To nie o to chodziło. To znaczy ja znam jakby tę wypowiedź księdza arcybiskupa Szkworca, i no, rozumiem, że różne osoby w różny sposób to komentują, natomiast no, na pewno nie jest to przymus uczestnictwa w religii rzymskokatolickiej. Broń Boże. To może na koniec jeszcze zapytam, bo rozpoczęliśmy od tego kryzysu i odpływu wielu młodych ludzi od Kościoła katolickiego. Czy postuluje ksiądz profesor jakąś radykalną zmianę programu, podejścia, żeby uczynić te lekcje jednak bardziej atrakcyjnymi i zbliżającymi przede wszystkim no, młodych ludzi do prawdy? To znaczy tak, no, w 2018 roku został zatwierdzony nowy program. On dopiero zaczyna być wdrażany od roku 2020. Z całą pewnością te kwestie, o których prawda rozmawialiśmy i również te problemy, które obecnie się pojawiły, one jakoś zostały przewidziane, no bo stworzenie tego programu było poprzedzone pewnymi badaniami i edukacyjnymi, również mającymi pewne takie prawda, odniesienia socjologiczne. A więc może konkretnych form zachowań młodych ludzi nie przewidziano, natomiast jakby tendencje przewidziano. Natomiast jest pytanie o to, jak uczynić to bardziej atrakcyjnym. No, jeśli chodzi o bazę podręcznikową, przynajmniej tę, na której ja się znam, to znaczy bazę podręcznikową katolicką, ona jest bardzo interesująca. Zresztą tam kilka mi podręczników innych wyznań wpadło w ręce i też to nie odstaje od tego systemu podręcznikowego, jaki mamy w odniesieniu do innych przedmiotów humanistycznych. Natomiast klucz jest w dużej mierze w samym nauczycielu. No, można mieć doskonały podręcznik, no, a można potem położyć całą lekcję. Ja tutaj, no może, żeby nie robić tylko odniesień samych religijnych, nie, myślę, że Państwo pamiętacie tę historię z tym nieszczęsnym anglistą, któremu uczniowie kosz od śmieci nałożyli na głowę. To jest inna sprawa, jaka była atmosfera wychowawcza w tej szkole, że do czegoś takiego mogło, prawda, dojść. Ale ten anglista, ale również inni zupełnie w innych szkołach, którzy doskonale uczyli, korzystali z tych samych podręczników, z tych samych programów. A jednak, prawda, u niego doszło do takiego ekscesu, a u innych nie doszło. Więc myślę, że tutaj bardzo mocną, baczną uwagę trzeba zwrócić i to zarówno Kościół katolicki, jak i wszystkie inne związki wyznaniowe, które w systemie czy nauki w szkole publicznej, czy we własnych punktach katechetycznych trzeba zwrócić uwagę na kształcenie kadr. Również radzenie sobie z problemami właśnie takimi, prawda, o których pan pastor mówił na początku, że prawda, uczeń jakoś tak niewłaściwie się zachowuje do... Nieważne, że to był ksiądz, to jest ważne, że to był nauczyciel szkoły, prawda? Do nauczyciela. Jak sobie radzić z takimi sytuacjami, żeby uczeń źle wychowany czy agresywny nie czuł się bohaterem, tylko żeby no, można było go w jakiś sposób dyscyplinować, ale jednocześnie nie pozbawiając go godności, broń Boże, prawda? Bo nie chodzi o to, żebyśmy wprowadzili system kapralski w szkołach. Temat organizacji lekcji religii jest bardzo ważny i będziemy go kontynuować na antenie telewizji Idź Pod Prąd. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Był z nami ksiądz profesor Piotr Tomasik. Dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo za te miłe 45 minut, czyli godzinę lekcyjną. Godzina lekcyjna, pastor Paweł Chojecki. Dziękuję również bardzo za naprawdę taką pouczającą rozmowę.
Do zobaczenia. Dziękuję.